Dzień dobry Państwu. Otwieram 26. sesję Rady Miasta w Skierniewice. Stwierdzam prawomocność obrad ze względu na obecność 14 radnych na ogólną liczbę 21. Swoją obecnością zaszczycili nas zasłużeni dla miasta Skierniewice pani Maria Czyżykowska-Karszewska, pan Wincenty Jastrzębski, witam bardzo serdecznie również księdza podpułkownika Pawła Piątka. Witamy. Witam również prezesa honorowego Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic, pana Kazimierza Fikata. Witam gospodarza miasta, pana prezydenta Krzysztofa Jarzyka wraz z zastępcami. Witam dyrektorów spółek miejskich, pracowników Urzędu Miasta, naczelników wydziału. Witam bardzo serdecznie przedstawiciela Komendy Policji. Witam komendanta Straży Miejskiej. Witam oczywiście media i wszystkich mieszkańców. Proszę Państwa, pewnie wszyscy wiemy, że w sezonie 2015-2016 nasz klub Unia Skierniewice, klub piłki nożnej, awansował do czwartej ligi. Pozwolą Państwo, że zaproszę tutaj na środek sali kadrę zawodniczą klubu Unia Skierniewice. To jest pana Sulnika Witolda, pana Krzyżanowskiego Mateusza, pana Wyszogrodzkiego Macieja. Zapraszam. Wiadomo, kogo nie ma, to nie, ale ten, kto jest, to zapraszam. Pana Winciorka Łukasza, pana Piątkowskiego Mateusza, pana Papieża Jakuba, pana Nowaka Mateusza, pana Markowskiego Mariusza, pana Królik Jacka, pana Krocz Radosława, pana Kowalczyka Rafała, pana Kiwała Szymon, pana Karwalskiego Patryka, pana Karandysza Patryka, pana Kapciak Kamila, pana Jasińskiego Michała, pana Foksa Jarosława, pana Cybulskiego Tomasza, pana Bojańczyka Patryka, pana Blechowskiego Arkadiusza i pana Bartosiewicza Mateusza. Zapraszam również sztab szkoleniowy naszego klubu, pana Sochę Kamila, pana Wójcika Pawła i panią Tręską Karolinę. Zapraszam również zarząd klubu, pana Trojana Pawła, pana Gręc Tomasza, pana Pazurka Sebastiana i pana Kośbiała Leszka. Chciałbym jeszcze serdecznie zaprosić prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej, pana Rafała Rosza. Poproszę, panie prezydencie, panie przewodniczący, o wręczenie.
Już dzisiaj podziękować
prezydentowi i Radzie Miasta za wsparcie, które nam do tej pory udzieliło. Jednocześnie prosząc o wsparcie w przyszłości, nie tylko wsparcie, mówię tutaj oczywiście o wsparciu finansowym, które będzie niezbędne, natomiast o wsparciu takim szeroko rozumianym, w każdym aspekcie działania naszego klubu, ponieważ widzimy, jak duże zapotrzebowanie na piłkę nożną jest w mieście. Warto się pochwalić tym, że w Lidze Okręgowej wygraliśmy wszystkie mecze za wyjątkiem jednego z miejscowym widokiem Derba, zremisowaliśmy 1-1. Poza tym wszystkie mecze są wygrane. Jesteśmy jedną z dwóch drużyn w Polsce, począwszy od Ligi Okręgowej przez czwartą, trzecią, drugą, pierwszą Ligę Ekstraklasy, która nie przegrała swojego meczu w Lidze. Także to jest, uważam, osiągnięcie, które warto się chwalić, o którym warto mówić. Ale to jest dopiero początek, Szanowni Państwo. Mamy takie nadzieje. Cały czas widzimy, spotykamy się z ogromnym poparciem społecznym. Ludzie, którzy spotykają nas na ulicach w momencie, kiedy wznawialiśmy działalność klubu i zaczynaliśmy od bardzo niskich klas, spotykali nas na ulicy, przybijali nam znaki sportowe piątki i gratulowali tego, co zrobiliśmy, że wskrzeszamy klub, który od zawsze był w mieście, zawsze grał w tym miejscu i łączył z Kierniewicą. Kierniewicza był takim miejscem, gdzie każdy mógł się spotkać na stadionie i przeżywać razem te wszystkie emocje. Wierzymy, że to jest dopiero początek. Pragniemy stworzyć klub, który na miarę wysokiej lidze seniorskiej będzie przyciągał tutaj wszystkich piłkarzy, którzy są wychowywani z Kierniewica i w okolicznych miejscowościach. Tutaj wspólnie z panem Rafałem Rożkiem, obecnym prezesem OZP-em, też złożyliśmy projekt, właściwie to OZP-em złożył projekt do miasta dotyczący Akademii Młodych Orłów. Cel jest jeden. Chcemy stworzyć coś wyjątkowego. Chciałbym Państwa wszystkich do tego bardzo serdecznie zaprosić, do tego projektu. Chciałbym, żebyście Państwo byli takim ambasadorem naszej idei, naszego pomysłu. I zachęcam bardzo serdecznie do szerokiej współpracy z nami. Chodzi o to, żebyśmy wspólnie tworzyli fajny, pozytywny klimat dla sportu, dla piłki nożnej w Kierniewicach, do czego bardzo serdecznie zachęcam. I z góry dziękuję od razu. W tym momencie chcielibyśmy wręczyć Państwu małe prezenty. Są to szaliki naszej drużyny. Szaliki niejako, troszkę mam nadzieję, będą takim zaproszeniem na wszystkie mecze, które się będą odbywały na naszym stadionie. Chcielibyśmy, żeby to była nowa moda, która się wytworzy z Kierniewica. Nasze inicjatywy, które prowadzimy w mieście, mam nadzieję, przyciągną nas tutaj najwięcej ludzi. Zapraszamy serdecznie. Już 6 sierpnia zaczynamy rozgrywki. Będziemy Państwa bardzo serdecznie chcieli zaprosić na te rozgrywki. Jesteście bardzo mile widzieli na stadionie. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, myślę, że będę przedstawiał się na wszystkich. Jeszcze raz bardzo serdeczne gratulacje. W Kierniewicach mamy wspaniałą młodzież, wspaniałe sukcesy klubu Widok Kierniewice. To już takie duże sukcesy i dzisiaj mamy sukces piłki seniorskiej. Ja myślę, że to się będzie dalej rozwijało. Co mnie najbardziej cieszy, jest współpraca między tymi dwoma klubami, to jest bardzo ważne. Pan Euro gramy nieźle tutaj jako reprezentacja Polski. Przed chwilą pan prezes powiedział, że w historii klubu miasta Kierniewice był jeden kadrowicz, a życzę sobie Państwu, żeby z tego miasta jeszcze, z miasta ogólnie, był nie jeden kadrowicz, żebyśmy mogli wyglądać na projekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 3-minutową przerwę, żeby nie zapanował porządek, proszę Państwa. Ogłaszam. Prawie w międzyczasie na salę obrad dotarło dwóch radnych. Kolega Bartłomiej Wójcik, niech kolega Adamow. Dzień dobry panom. Czyli mamy ogólnie 16 radnych na ogólną liczbę 21. Przechodzimy do punktu drugiego dzisiejszej sesji. Uwagi do porządku dziennego. Kto chce zabrać głos? Proszę bardzo, panie prezydencie. Nałożę poprawki do projektu uchwał. Pierwsza poprawka do punktu 6 sesji.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Skierniewic na lata 2016-2022 wraz z prognozą gminy na lata 2016-2027. I druga autopoprawka do punktu 7 sesji w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Są to autopoprawki, więc nie głosujemy. Przechodzimy do punktu 3 dzisiejszej sesji. To jest za przyjęciem protokołu nr 25/2016 z 25 sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 19 maja 2016 roku. Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół nr 25/2016 z 25 sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 19 maja 2016 roku został przyjęty jednogłośnie. Za głosowało 16 radnych. Przechodzimy do punktu 4 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Skierniewice za 2015 rok. Proszę zastępcę przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów radnego Adama Staneckiego o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Skierniewice za 2015 rok komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 8 głosach za. Dziękuję. Dziękuję panie wiceprzewodniczący. Zgodnie z artykułem 270 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu nie później niż do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Stosownie do zapisów ustawy prezydent miasta w terminie do dnia 31 maja przekazał Radzie Miasta Skierniewice sprawozdanie, które zostało przeanalizowane przez poszczególne komisje Rady Miasta. Proszę przewodniczący komisji o odczytanie opinii. Opinia Komisji do Spraw Oświaty i Młodzieży, przewodniczący komisji radny Tomasz Hanami. Szanowni Państwo, komisja zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Skierniewice za 2015 rok po stronie dochodów i wydatków w działach należących do kompetencji komisji. Dział 758, różne rozliczenia. Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie. Przy 9 głosach za, brakło głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się. Dział 801, oświata i wychowanie. Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 9 głosach za, brakło głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się. I dział 854, edukacyjna opieka wychowawcza. Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 9 głosach za, brakło głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą. Przewodniczący Komisji, radny Bartłomiej Wójcik. Dział 630, turystyka. Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 5 głosach za, brak głosów przeciwnych, 1 głosie wstrzymującym się. Dział 921, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 5 głosach za, 1 głosie wstrzymującym się. Dział 926, kultura fizyczna. Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 5 głosach za, 1 głosie wstrzymującym się. Sprawozdanie roczne wykonania planu finansowego Instytucji Kultury w mieście Skierniewice za 2015 rok komisja przyjęła bez uwag. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący Komisji, radny Jarosław Borowski. Komisja zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Skierniewicy za 2015 rok po stronie dochodów i wydatków w działach należących do kompetencji komisji. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 5 głosach za. Dział 600 Transport i Łączność. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 5 głosach za. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 5 głosach za. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych komisja przyjęła bez uwag. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych komisja przyjęła bez uwag. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego. Przewodniczący Komisji, Radny Grzegorz Zegarek. Dział 500, Handel. Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 6 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Dział 600, Transport i Łączność. Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 6 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Dział 700, Gospodarka Mieszkaniowa. Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 6 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Dział 900, Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 6 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Informację o stanie mienia komunalnego miasta Skierniewice komisja przyjęła bez uwag. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji do Spraw Samorządu Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ławy Porządku Publicznego, zastępcę przewodniczącego komisji, radnego Grzegorza Zegarka. Dział 710. Działalność komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie w 4 głosach za. Dział 750. Administracja publiczna. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie w 4 głosach za. Dział 751. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie w 4 głosach za. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 4 głosach za. Dział 851. Ochrona zdrowia. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 5 głosach za. Dział 852. Pomoc społeczna. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 5 głosach za. Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 5 głosach za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radni otrzymali w materiałach na sesję uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Numer 3 łamane przez 2015 łamane przez, przepraszam, numer 3 łamane przez 215 łamane przez 2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Skierniewice za pierwsze półrocze 2015 roku. Oraz numer 3 łamane przez 113 łamane przez 2016 z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej sprawozdania prezydenta miasta Skierniewice za wykonanie budżetu za 2015 rok. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 14 radnych, 2 radnych wstrzymało, było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Przechodzimy do punktu 5 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Skierniewice za 2015 rok. Proszę zastępcę przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów, radnego Adama Spaneckiego, o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Skierniewice za 2015 rok komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 8 głosach za. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Skierniewice wypełniła przepis artykułu 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacje o stanie mienia komunalnego. Proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Jerzego Leksińskiego o odczytanie opinii o wykonaniu budżetu miasta, budżetu gminy miasta Skierniewice za 2015 rok z wnioskiem w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta Skierniewice.
Szanowni Państwo, opinia została opracowana przy uwzględnieniu postanowień ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych pod kątem celowości i gospodarności w działalności prezydenta miasta Skierniewice w roku 2015. Do wydania opinii komisja rewizyjna korzystała z następujących materiałów. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Skierniewice za 2015 rok, przedstawione przez prezydenta miasta w miesiącu marcu 2016. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2015 rok przez miejskie instytucje kultury. 3. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu miasta w 2015 roku. 4. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Skierniewice. 5. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta Skierniewice za pierwsze półrocze 2015 roku oraz uchwała w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania prezydenta miasta Skierniewice z wykonania budżetu za 2015 rok. 6. Sprawozdania budżetowe prezydenta miasta za 2015 rok, to jest RB27S, roczne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych. RB28S, roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych. RBNDS, sprawozdanie o nadwyżce w deficycie. RBZ, sprawozdanie o stanie zobowiązań. RBN, sprawozdanie o stanie należności. 7. Sprawozdanie finansowe prezydenta miasta za 2015 rok. 8. Kontrola dokumentacji w zakresie materiałów dotyczących konkursu ofert i rozliczenia przydzielonej w 2015 roku dotacji dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Wspólna Troska. Biorąc pod uwagę wyniki dokonanej analizy sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok i pozostałych materiałów wymienionych na wstępie oraz dokonanych kontroli na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, komisja rewizyjna jednogłośnie przy 5 głosach za, braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2015 rok i wnioskuje do Rady Miasta o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Skierniewice. Osoby obecne na komisji rewizyjnej to jest przewodniczący Jerzy Olejczyński, Dorota Bogatko, zastępca przewodniczącego komisji Adam Moskwa, członek komisji Tadeusz Roszkowski, członek komisji Adam Stalecki, członek komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgodnie z procedurą określoną w artykule 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wniosek komisji rewizyjnej został zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Uchwałę nr 3 łamane przez 180 łamane przez 2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie pozytywnej opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skierniewice w sprawie absolutorium za 2015 rok radni otrzymali w materiałach na sesji. Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miasta Skierniewice dopełniła procedurę określonej w artykule 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, to jest zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, ze sprawozdaniem finansowym, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania prezydenta miasta Skierniewice za wykonanie budżetu za 2015 rok, z informacją o stanie mienia komunalnego i ze stanowiskiem komisji rewizyjnej. Proszę Państwa, otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Stosownie do artykułu 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminy uchwałę w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 14 radnych, 2 radnych głosowało przeciw.
Szanowni Państwo, koleżanki, koledzy radni, chciałem bardzo serdecznie Wam podziękować. Podziękować za rok pracy, za to, że mi zaufaliście, że moje dwa pozycje były przez Was akceptowane, podejmowane uchwały i to były mądre decyzje. Za to Wam, radnym Rady Miasta, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję naszym urzędnikom, pracownikom urzędu, naczelnikom, kierownikom, dyrektorom jednostek, prezesom spółek. Rok ciężkiej pracy, ale to Wasza fachowość, Wasze doświadczenie spowodowało, że w moim przekonaniu to był dobry rok dla miasta Skierniewice. I myślę, że tak również też oceniają to mieszkańcy. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam wszystkim za to dziękuję i na końcu chciałem serdecznie podziękować bardzo mieszkańcom naszego miasta. Musimy wszyscy pamiętać, my radni, prezydenci jesteśmy z wyboru, Państwo jesteście z nadania, ale wszyscy jesteśmy dla mieszkańców i mieszkańcy dla nas. A ostatnie lata ta aktywność mieszkańców jest coraz większa, coraz bardziej się sprawami interesują, coraz więcej interpelacji i to też jest bardzo ważne i cenne dla nas, za to również wszystkim mieszkańcom jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. I chcę Państwa prosić o małe wybaczenie, ponieważ dzisiaj w Skierniewicach jest już zakończenie roku w gimnazjum numer 3. W trakcie tego zakończenia jest również, na to zakończenie również przyjechał biskup łowicki, ekscelencja Andrzej Franciszek Dziuba, więc ja udam się do szkoły numer 3, ale wrócę jeszcze na sesję później, jeżeli oczywiście będzie trwało. Także dziękuję bardzo. W takim bądź razie ogłaszam przerwę. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027 wraz z autopoprawą. Proszę zastępcę przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Prawnych Adama Staneckiego o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027 wraz z autopoprawką komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 8 głosach za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, radny Tadeusz Roszkowski. Nie w sprawie, przepraszam Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nie w sprawie zmian w planie wieloletnim, ale tak technicznie proponuję, żeby w następnych porządku posiedzenia Rady Miasta punkt dotyczący wieloletniej prognozy finansowej miasta był punktem następnym, a pierwszym, żeby były zmiany w budżecie miasta. Uzasadniam, bo zmiany w budżecie miasta są konsekwencją później wieloletniej prognozy finansowej, a my odwrotnie postępujemy. To jest taka moja propozycja, taki mój wniosek do Pana Przewodniczącego, ustalając porządek następnej sesji. Bo mówię, na temat wieloletniego prognozy się nie będę wypowiadał, a zmian w budżecie miasta to kilka zapytań będę miał. No i teraz załóżmy zagłosuję, że przyjmuje wieloletni, bo on na pewno jest zapisy czy zmiany. Troszkę się pogubiłem i to chciałbym podtrzymać. No teraz. Przestanę mówić. Później będę mówił. Dziękuję bardzo. Pan Prezydent Jarosław Kaczyński. Szanowni Państwo, niestety dla Sekona Rady to nie może być spełnione. Zgodnie z przepisami tutaj nas jest zabrać. Ale ja słyszałem, że się słabo. Teraz zabrać. Szanowni Państwo, niestety z wnioskiem Pana Radnego nie mogę się zgodzić. Regionalna Izba Obrachunkowa zgodnie z przepisami finansów publicznych
przyjęła założenie, że ten WPR jest wiodącym programem, dokumentem, który wytycza kolejność działań, czyli od samego początku uchwalenia budżetu, wieloletniej prognozy na lata następne musi być to pierwsze. To prawda, jest ciężko omawiać budżet, ja też wolę najpierw omawiać zmiany w budżecie, ale niestety taka jest zasada finansów publicznych i procedury, nie możemy zmienić. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 14 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Przechodzimy do punktu 7 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Skierniewice na 2016 rok wraz z autopoprawką. Proszę zastępcę przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów radnego Adama Staneckiego o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Skierniewice na 2016 rok wraz z autopoprawką komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 8 głosach za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, radny Tadeusz Roszkowski. Wujka Dulecka, panie przewodniczący, szanowni państwo. Mam dwa materiały i będę korzystał z jednego i z drugiego. Ten drugi materiał to jest autopoprawka, którą otrzymaliśmy przed rozpoczęciem sesji. Będę się posiłkował jednym i drugim materiałem i jeżeli się zagubię, to bardzo państwa przepraszam. Ale mam. Zacznę od autopoprawki numer 1, podpunkt C w dziale 853. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej w Skierniewicach na nową nazwę budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skierniewicach oraz zmniejsza się wartość planowanych nakładów w bieżącym roku o kwotę 2 900 000 oraz zmienia się termin realizacji. I tu chciałbym od razu usłyszeć odpowiedź, czy to jest związane z finansami, bo czasami nazwa pomagała uzyskiwać środki zewnętrzne, czy w tym wypadku też pozwoli uzyskać środki zewnętrzne. Proszę bardzo, panie prezydencie. Poproszę panią Sławę. Szukał. To jest punkt jeszcze E, dotyczy przyszłego muzeum, remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach i zmienia się nazwę zadania i przesuwa. Szanowni Państwo, pierwsze zadanie inwestycyjne, zmiana nazwy wynika z dołożenia słowa osób niepełnosprawnych. Planujemy uzyskać dofinansowanie z PFRON-u. Tutaj PFRON szczególny nacisk kładzie na słowo osób niepełnosprawnych. Stąd jeszcze jest też zmiana lata do 2017, czyli tak naprawdę przygotowujemy się do składania wniosków z PFRON-u. Jeżeli chodzi o budynek, również tutaj wydłużamy okres. Okres na 2018, też tutaj będziemy składać wniosek. Myślę, że tutaj pan zagadki szczegóły, myślę, że dokładniej. Natomiast też jest to przygotowanie pod konkretny projekt. Dobrze, dziękuję. Ja szczegółów nie potrzebuję. Dziękuję bardzo. Następne, proszę państwa. Punkt 7 w pierwszej informacji zmian w budżecie miasta. To jest strona druga. W tabeli numer 5b zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w bieżącym roku dokonuje się następujących zmian. W dziale 750 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice, ulica Rynek 1 z wartością planowanych nakładów
o kwotę w kwocie 200 tysięcy złotych. Czy jeszcze nie skończyliśmy remontu, czy jesteśmy w trakcie? Tak, chciałbym usłyszeć. 200 tysięcy to nie jest bagatelna kwota. Panie Prezydencie, proszę bardzo. Zgadza się i o odpowiedź poproszę Pana Prezydenta Eugeniusza Górego. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, pozwolenie na remont i adaptację budynku Urzędu Rynek 1 jest pozwoleniem aktywnym, czyli w dalszym ciągu jest obowiązujące. Kwota 200 tysięcy będzie przeznaczona w tym roku na remont pomieszczeń, które zajmowane są przez Wydział Spraw Obywatelskich. Znamy ten korytarz, wejście na parking, jak również wygląd i funkcjonalność tych pomieszczeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I jeszcze panie przewodniczący. Podpunkt I w dziale 853 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą zakup klimatyzatorów dla Powiatowego Urzędu Pracy. Jej kolega dyrektor Ryszard się na mnie nie obrazi, ale uważam, że to jest, ja wiem, że to jest może potrzeba w zmieniających się warunkach, ale nie jest to aż tak chyba potrzebne dzisiaj do urzędu, bo w szkole w klasie siedzi 30, czy około 30, tam też szkoły mogłyby wystąpić o klimatyzatory. A urzędnika nie wywieje, że sobie otworzy okno i drzwi, zrobi mały cuk powietrza. I nie wiem, czy kwota, następny podpunkt J, czy kwota 300 tysięcy złotych niesienie wkładu do spółki OSIR nie jest za mała na potrzeby, jakie OSIR ma, a przede wszystkim doprowadzenie do stanu używalności budynków socjalnych przy budowanych Orlikach, gdzie Komisja Kultury i Sportu była, oglądaliśmy te obiekty. No i w strasznym stanie jest obiekt przy Orliku, przy gimnazjum nr 3 na ulicy Kilińsko-Dawskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, proszę bardzo. Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, jeżeli Pan Radny poddał dyskusji, to oczywiście można dyskutować, jednak taka potrzeba istnieje. Jeżeli chodzi o wkład do spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgadzam się, że potrzeby są zdecydowanie wyższe, no, ale tak, aby podnieść standard obiektów sportowych, w tej kwocie również znajdą się inwestycje na dwóch Orlikach, gdzie zaplecze wymaga generalnego remontu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 14 radnych. Dwoje radnych było przeciw. Przechodzimy do punktu 8 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Skierniewicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania. Proszę zastępcę przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów, radnego Adama Staneckiego, o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Skierniewicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie przy 5 głosach za, braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały przedstawionej w formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 15 radnych. Jeden radny był przeciw. Przechodzimy do punktu 9 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłat za wydawanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i wydanie prawa jazdy.
Proszę zastępcę przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów radnego Adama Staneckiego o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i wydanie prawa jazdy. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 8 głosach za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zagłosowało 16 radnych. Przechodzimy do punktu 10 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań wspierających integrację osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy miasta Skierniewice. Proszę przewodniczącą Komisji do Spraw Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ładu i Porządku Publicznego. Przepraszam, nie ma przewodniczącego. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji do Spraw Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ładu i Porządku Publicznego radnego Grzegorza Zygarka o przedstawienie opinii komisji. Punkt 10 sesji. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 5 głosach za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za głosowało 16 radnych. Przechodzimy do punktu 11 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17/165/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie nadania statutu żłobkowi miejskiemu Skierniewice. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji do Spraw Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ławy Porządku Publicznego radnego Grzegorza Zygarka o przedstawienie opinii komisji. Punkt 11 sesji. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 5 głosach za. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 14 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Przechodzimy do punktu 12 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/70/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim w Skierniewicach. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji do Spraw Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ładu Porządku Publicznego radnego Grzegorza Zygarka o przedstawienie opinii komisji. Punkt 12 sesji. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 5 głosach za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 15 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. Przechodzimy do punktu 13 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2016-2018 w mieście Skierniewice. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji do Spraw Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ładu i Porządku Publicznego radnego Grzegorza Zygarka o przedstawienie opinii komisji. Punkt 13 sesji. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 5 głosach za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, zagłosowało 16 radnych. Przechodzimy do punktu 14 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Skierniewice. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji do spraw Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ładu i Porządku Publicznego radnego Grzegorza Zegarka o przedstawienie opinii Komisji. Punkt 14 sesji. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 5 głosach za. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 14 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Przechodzimy do punktu 15 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji do spraw Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ładu i Porządku Publicznego radnego Macieja Wieczkowicza, przepraszam, radnego Grzegorza Zegarka o przedstawienie opinii Komisji. Punkt 15 sesji. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 5 głosach za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 14 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Przechodzimy do punktu 16 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji do spraw Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ładu i Porządku Publicznego radnego Grzegorza Zegarka o przedstawienie opinii Komisji. Punkt 16 sesji. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 5 głosach za. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 14 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Przechodzimy do punktu 17 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Proszę zastępcę przewodniczącego Komisji do spraw Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Ładu i Porządku Publicznego radnego Grzegorza Zegarka o przedstawienie opinii Komisji. Punkt 17 sesji. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 5 głosach za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, radny Tadeusz Oczkowski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bo to są 3 uchwały kierowane do Sądu Administracyjnego. To jest pokłosie uchwały, którą podejmowaliśmy w sprawie skierniewickiej spółdzielni mieszkaniowej. Tam mniej więcej wiemy, jakie to są kwoty odszkodowawcze, które Zakład Wodociągów i Kanalizacji musi zapłacić. I teraz chciałbym zadać pytanie, jakie będą skutki finansowe tych 3 uchwał, jeżeli te spółdzielnie lokatorskie, mieszkaniowe otrzymają pozytywną decyzję. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie. Proszę Pana Prezesa Jacka Pełkę. Wszystkie 3 skargi były złożone przez spółdzielnie lokatorskie. Jest to pokłosie uchwał, które podjęte zostały przez Radę Miasta dotyczące opłat za wodę i ścieki. To dotyczą lat wcześniejszych. Spółdzielnia mieszkaniowa rozprawa przed Sądem Administracyjnym Wojewódzkim i Naczelnym dotyczyła lat 2013-2014. Te 3 skargi dotyczą lat wcześniejszych. Chodziło o kwoty. Kwoty, jest to tam,
to znaczy nie licząc odsetek jest to około 50 tysięcy, jeżeli dobrze będzie. Na jedną spółdzielnię. Całość. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos jeszcze? Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 14 radnych. Dwoje radnych wstrzymało się od głosu. Przechodzimy do punktu 18 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków w 2016 roku. Proszę przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Współpracy z Zagranicą radnego Bartłomieja Wójcika o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich robót budowanych przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków w roku 2016. Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie przy 5 głosach za, braku głosów przeciw, w jednym głosie wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, radny Tadeusz Roszkoc. Bardzo się cieszę, że jest na sali obrad ksiądz proboszcz parafii, ksiądz Paweł. Prosił mnie o zwolnienie, nie ma. No chyba ma gąski, tak jest. Ale proszę Państwa, zadaję pytanie, czy, bo my już podejmowaliśmy decyzję, uchwałę na temat przekazania środków finansowych, czy to jest ciąg dalszy, czy to jest następna kwota, którą chcemy przekazać parafii? Proszę bardzo, panie prezydencie. To jest tak, tych słów, które użył pan radny, ciąg dalszy, czyli dalsza procedura. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 14 radnych, dwoje radnych wstrzymało się od głosu. Przechodzimy do punktu 19 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę. Proszę przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego radnego Grzegorza Zegarka o przedstawienie opinii komisji. Punkt 19 sesji. Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 6 głosach za, brak głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Kolega mi włączył. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pytanie. Co się zmieniło w stosunku do ustawy z 96 roku, że my też zmieniamy uchwałę? Bo miałem jeszcze poprzednio się zapytać, ale umknęło, to się pytam, nawiązaniu do poprzedniej uchwały śmieciowej w związku z i do tej uchwały, którą teraz będziemy procedować. Panie prezydencie, proszę. Poproszę o wyjaśnienie naczelnika Piotra. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Od 96 roku zmian ustawy o porządku i czystości w gminach, to już nie policzę, ile było mnóstwo. Jedna z ostatnich zmian wprowadziła taką zasadę prawną, że wszystkie uchwały podjęte na wynikające z delegacji tej uchwały dla Rady Miasta wygasają z sierpniem bieżącego roku. W związku z powyższym jest konieczność podjęcia nowych uchwał. Faktycznie te uchwały są ze sobą troszeczkę zbieżne. Mówię o regulaminie, który Państwo żeście podjęli kilka punktów wcześniej, jak i ta dotycząca szczegółowego zasobu, sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Powiem tak, jeżeli chodzi o regulamin, to
jest takie modne słowo w tej chwili deregulacja i tutaj bym powiedział, poszliśmy troszeczkę w tym kierunku. To znaczy te wszystkie zmiany ustawy, które zostały wprowadzone, zostały przeniesione, ten obowiązek dokonania zmian w pewnym zakresie do obydwu tych uchwał. Tutaj głównie chodzi też o funkcjonowanie tak zwanego PSOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jak i odchudziliśmy troszeczkę regulamin, tam jest tych punktów no, mniej niż było poprzednio, są po prostu czytelniejsze. Wynika to jak gdyby też doświadczeń, jakie minęły od momentu wprowadzenia rewolucji śmieciowej, jak i no, innych doświadczeń zbieranych przez ten okres czasu od uchwalenia poprzednich tych uchwał. No tyle tak najkrócej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 15 radnych. Jedna radna wstrzymała się od głosu. Przechodzimy do punktu 20 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. Proszę przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego radnego Grzegorza Zegarka o przedstawienie opinii komisji. Punkt 20 sesji. Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 6 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, radny Tadeusz Ruszkowski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, czasami jak się nie odzywam, to się nie odzywam, ale mam pytanie. Dlaczego spółka NAWA rezygnuje z pieniędzy na rzecz innych podmiotów? Nie wiemy jakie, bo na pewno to będzie przetargiem ogłoszone. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Panie Prezydencie. Nie rozumiem do końca pytania, Panie Radny. To jest dzierżawa na czas święta kwiatów, owoców i warzyw. Ale mam rozumieć, że do tej pory NAWA się zajmowała, gdzie znaczy się zbieraniem należności za, tak. za miejsca, tak. A teraz oddaje to innym podmiotom. Rezygnuje z tego, tak? Nie, nie rozumiem. No to czy pan bez zrozumienia, przepraszam. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos jeszcze w tym punkcie? Dziękuję, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zagłosowało 16 radnych. Przechodzimy do punktu 21 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar położony przy ulicy Łódzkiej 15. Proszę przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Jarosława Borowskiego o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar położony przy ulicy Łódzkiej 15. Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 4 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, radny Leszek Tręcki. Panie Przewodniczący, ja może przepraszam, że w tym momencie i to nie jest w tym punkcie, ale chciałbym wystąpić w obronie radnego Roszkowskiego, bo myślę, że czyta ze zrozumieniem. Gdyby tu było napisane, że spółka wystąpiła z wnioskiem o wydzierżawienie na czas oznaczony od danego dnia do danego, to byłoby w pełni zrozumiałe. Natomiast w tym zapisie trzeba wiedzieć dokładnie, kto jest właścicielem tej działki, kto jest wydzierżawiającym, a kto jest dzierżawcą. Natomiast sformułowanie, że Pływalnia Miejska NAWA, spółka i tak dalej, w Świdnickich wystąpiła z wnioskiem o oddanie w dzierżawę, wyraźnie sugeruje, że tą wydzierżawiającą jest, czyli jakby właścicielem i wydzierżawiającą jest spółka NAWA, a jest odwrotnie, właścicielem
tego terenu jest miasto Skierniewice, a w dzierżawę na ten czas spółka bierze teren. Także panie radny, myślę, że w pełni pan czyta to zrozumienie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych w punkcie 21 chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 13 radnych, troje radnych wstrzymało się od głosu. Przechodzimy do punktu 22 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Hibnera. Proszę przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Jarosława Borowskiego o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Hibnera. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 5 głosach za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 14 radnych. Jeden radny był przeciw. Jedna radna wstrzymała się od głosu. Przechodzimy do punktu 23 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany obszaru i granic aglomeracji na terenie miasta Skierniewice. Proszę przewodniczącego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Jarosława Borowskiego o przedstawienie opinii komisji. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany obszaru i granic aglomeracji na terenie miasta Skierniewice. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 5 głosach za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zagłosowało 16 radnych. Przechodzimy do punktu 24 dzisiejszej sesji. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu 25 dzisiejszej sesji. Informacja o pracy prezydenta miasta Skierniewice w okresie od 11 maja 2016 roku do 14 czerwca 2016 roku. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu 26. Interpelacje i zapytania radnych. Kto z radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, radna Krystyna Cieślak, a potem radny Leszek Kręcki. Panie Przewodniczący, Koleżanki Radne, Koledzy Radni. Panowie Prezydenci, chciałam przeczytać list interpelacji w imieniu mieszkańców dotyczącej pasów na ulicy Skłodowskiej. Powiem tylko, że podpisów mam około 300 tych mieszkańców. Ja czytam teraz pismo od mieszkańców. Zwracam się z prośbą o wytyczenie przejścia dla pieszych, możliwie w jak najwygodniejszym miejscu, który umożliwi bezpieczną komunikację pomiędzy dwoma placówkami znajdującymi się przy ulicy Skłodowskiej 68 i 63 oraz możliwość przejścia z ulicy Wyspiańskiego do wyżej wymienionych placówek. Obecnie zarówno rodzice, jak i dzieci nie mają takiej możliwości. Przejścia znajdujące się przy ulicy Skłodowskiej oddalone są od siebie znacznie, co utrudnia komunikację. Ruch przy ulicy Skłodowskiej jest bardzo duży. Dodatkowo niestety kierowcy łamią przepisy dotyczące prędkości, przez co staje się niebezpiecznie. Obie placówki są placówkami, do których uczęszczają dzieci ze specjalnymi potrzebami.
edukacyjnymi, w tym niepełnosprawność ruchową. Sala przystosowana do zajęć z fizykoterapii, rehabilitacji i zajęć z integracji sensorycznej znajduje się tylko w jednym budynku, dlatego przejście bardzo ułatwiłoby komunikację i zwiększyło bezpieczeństwo. Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo i niejednokrotnie dzieci umieszczone są w różnych budynkach. Dużo osób przeprowadza dzieci z osiedla Widok. Z tego osiedla przychodzą też dzieci starsze, które uczęszczają na zajęcia taneczne. Przychodzą pacjenci gabinetu lekarskiego mieszczącego się na tyłach przedszkola. Dlatego w imieniu własnym dzieci i rodziców, opiekunów i mieszkańców zwracam się z prośbą o wyliczenie przejścia dla pieszych. I w załączeniu jest około 300 podpisów mieszkańców celem zrobienia tego przejścia. Sam osobiście widziałam, jak dzieci, tam jest chyba dwoje dzieci niepełnosprawnych z wózkami. I żeby dostać się na tą salę rehabilitacji, to robię takie kółko z jednego przedszkola do drugiego. Ja pozwolę sobie złożyć to na ręce pana przewodniczącego do pismo. I następna interpelacja to jest umieszczenie w Skierniewicach stojaków na rowery. Ja wiem, że takie stojaki są, natomiast są mało czytelne i mało nie dające przekazu, że można tam zostawić rower. I ja bym proponowała, jeśli to jest możliwe, ustawić stojaki przy siłowniach napowietrznych, przy PKP, przy kościołach, przy rynku, przy chodni. No i jeszcze raz, te co są, to są mało czytelne i mało widoczne, tak? No może oznakować jakoś w jakiś fajny, kolorowy sposób, żeby to było widoczne. I kolejna sprawa to jest też interpelacja w imieniu mieszkańców. Prosili mnie mieszkańcy, którzy korzystają z siłowni napowietrznych, o możliwość rozszerzenia siłowni napowietrznych dla osób niepełnosprawnych. Może w miarę możliwości zmodernizować jedną, dostosować do osób niepełnosprawnych, a w dalszej kolejności następne. Niepełnosprawnych nie należy alienować, tylko integrować. To taka moja prośba. I takie fajne rozwiązanie jest na przykład, mówiąc z mojej branży kolejowej, też jest rozwiązanie, że jest kasa kolejowa przystosowana do osób niepełnosprawnych. W momencie, kiedy nie ma tych niepełnosprawnych, korzystają wszyscy pozostali pasażerowie. Może brać przykład z innych rozwiązań, dobrych rozwiązań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Leszek Pęcki. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja na posiedzeniu jednej z Komisji Mienia Komunalnego prosiłem o informację na temat wzrostu zatrudnienia w spółkach. Ponawiam teraz w ramach interpelacji. Proszę o informację, ile osób, jaki był stan zatrudnienia na 5 grudnia 2014 roku w urzędzie, we wszystkich jednostkach podległych Urzędowi Miasta oraz we wszystkich spółkach komunalnych na terenie naszego miasta oraz jaki jest stan zatrudnienia na koniec maja 2016 roku w Urzędzie Miasta, we wszystkich jednostkach podległych Urzędowi Miasta oraz we wszystkich spółkach. Poproszę również o informację, na jakich stanowiskach zostały te osoby w tym czasie zatrudnione. Informacje proszę na piśmie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Adam Moskwa. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Interpelacja od mieszkańców mieszkających tuż przy Biedronce na ulicy Rawskiej. Jest tam na przykład z żłobka jest pobudowane przejście dla pieszych i żeby tam się dostać do tego przejścia, trzeba pokonać krawężnik, który się znajduje na parkingu przy Biedronce i tam jest brak, nie wiem, około może 6 metrów chodnika, żeby prośba jest od mieszkańców, którzy wprowadzają dzieciaki tam do żłobka, żeby ten kawałek chodnika pobudować, no i ten delikatnie krawężnik obniżyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Zbigniew Wyszogrodzki. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Mieszkańcy ulicy Wiosennej, Orzeszkowej oraz
działkowce rodzinnego ogrodu działkowego imieniu Marii Konopnickiej z Kierniewica prosił mnie o odczytanie pisma i przekazanie go na ręce pana prezydenta Krzysztofa Jarzczyka. Pan prezydent Krzysztof Jarzczyk, prezydent miasta Skierniewice. My niżej podpisani mieszkańcy ulicy Wiosennej, Oczarkowej oraz działkowcy rodzinnego ogrodu działkowego imienia Marii Konopnickiej w Skierniewicach zwracamy się do pana prezydenta za pośrednictwem naszego radnego o remont obecnego chodnika, to znaczy wymianę starych płyt chodnikowych na nową kostkę przy ulicy Wiosennej w Skierniewicach. Prośbę spomotywujemy tym, iż obecny stan chodnika utrudnia swobodne przemieszczanie się ze względu na jego bardzo zły stan techniczny. Nadmieniamy, że wyżej wymieniony chodnik z chodnika korzysta wiele osób, w tym osób starszych przyjeżdżających na swoje ogródki działkowe i niejednokrotnie w czasie przemieszczania się po tym chodniku dochodzi do upadku tych osób spowodowane nierównością chodnika. Chcemy też zwrócić uwagę, że estetyka chodnika kłóci się zagospodarowanym terenem ogrodu działkowego i posesjami mieszkańców ulicy Wiosennej i Orzeszkowej. W 2017 roku rodzinny ogród działkowy imieniu Marii Konopnickiej będzie obchodził jubileusz 70-lecia powstania i nowy chodnik był dobrym darem władz miasta dla mieszkańców i działkowców z Kierniewic. Nadmieniamy, że mimo naszych wcześniejszych pism zgłoszenie władze miasta nie znalazły środków na ten cel. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, byłem, widziałem, rzeczywiście ta ulica nie powinna się nazywać Wiosenna, to może Syberyjska, rzeczywiście ten chodnik strasznie wygląda i uważam, że on powinien być naprawiony. W tym piśmie podpisali się osoby zasłużone dla Skierniewic i taka prośba jest, że jeżeli jest taka możliwość, żeby ten chodnik naprawić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych? Proszę bardzo, radny Jarosław Borowski. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Mam taką sprawę. Przy niedawno oddanej do użytku ulicy Pieniążka jest posadzony wzdłuż szpalek platanów. Te platany usychają, ponieważ są niepodlewane. Dowiedziałem się, że dbanie o te platany jest w kwestii wykonawcy, który jest w Piotrkowa i tutaj no, chyba nie ma chęci przyjeżdżać, żeby je podlewać. Więc prośba, aby wpłynąć na wykonawcę, żeby w okresie gwarancyjnym podlewał te drzewa, bo potem będziemy, no nie wiem, sadzić nowe, albo naszą służbą zlecić podlewanie, mimo że nie należy to do naszego obowiązku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, radna na stronie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam jedną interpelację. W roku 2014 zostały wykonane inwestycje na mini parku na osiedlu Widok. Między innymi zostały zbudowane nowe chodniki i jeden z chodników jest szeroki, który dzieli ten mini park jakby na dwie części. Na dzień dzisiejszy i na dzień wczorajszy ten chodnik młodym rowerzystom służy jako ścieżka rowerowa. Nie zważają na osoby starsze, nie zważają na dzieci, jeżdżą na dużej szybkości. Między innymi wczoraj potrącona została starsza osoba. Mam wiele pytań i prośb od osób starszych, od rodziców, dzieci, ponieważ jest przy tym chodniku plac zabaw, aby ustawić znak zakazujący wjazdu rowerzystom na ten chodnik. Chodnik jest chodnikiem, a nie ścieżką rowerową. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Proszę bardzo, Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pytania na Pani Radnych w Skierniewicach, pierwsza kwestia jest nam dosyć dobrze znana. Również byłem na takiej wizji dokładnej przy terenie przedszkola. Myślę, że jeżeli to pismo wpłynie na Komisję Ruchu Drogowego i zostaną stwierdzone zachowanie przepisów, dostanie wniosek pozytywnie rozpatrzony. Jeżeli chodzi o kwestię stojaków na rowery i udostępnienia siłowni dla niepełnosprawnych poprzez zamontowanie odpowiedniego sprzętu, te wnioski przyjmujemy do rozpatrzenia, jak i do dyskusji dla Państwa. Jeżeli chodzi o pytania zadane przez Pana Radnego Leszka Chęckiego, odpowiedzi udzielimy na piśmie zgodnie z oczekiwaniem. Jeżeli chodzi o pytania Panów Radnych
ulicy Rawskiej i Piosennej. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będziemy mogli to wykonać, jeżeli nie, to na przyszły rok budżetowy. Na pytanie pana radnego Jarosława Borowskiego odpowie za chwilę pan prezydent Eugeniusz Duraj i na ostatnie pytanie pana Stawickiego, pana radnego Adama Stawickiego. No również oczywiście przyjmujemy tę kwestię do rozważenia. Jeżeli będzie taka wola mieszkańców, to wykona odpowiednie prace. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni państwo, na to pytanie, jeśli chodzi o usychanie platanów, chcę odpowiedzieć od razu, żebyśmy nie stworzyli jakiegoś takiego wrażenia, że tego nie widzimy albo tym się nie interesujemy. Generalnym wykonawcą ulicy Aleje Pieniążka jest przedsiębiorstwo z Piotrkowa, natomiast zieleń wokół tych obiektów była robiona przez podwykonawcę, który jest blisko Skierniewic, z Bolimowa. W okresie gwarancji zielenią i nasadzeniami opiekuje się i odpowiada ten podwykonawca. Ten przegląd został zrobiony. Większość platanów usycha. Podwykonawca o tym wie i oczywiście na koszt podwykonawcy te drzewa będą wymienione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Adam Moskwa. Jeszcze jedna interpretacja dotycząca siłowni na powierzchni na osiedlu Makowska. Nie wiem, czy ona jest jakoś zainstalowana, ale wiem, że OSIR dba o konserwację tych urządzeń. One dalej skrzypią. I tego skrzypienia nie można wyeliminować. Nie wiem, czy może by trzeba jakoś pociągnąć do odpowiedzialności wykonawcę, żeby te urządzenia w końcu jakoś poprawy, żeby one nie skrzypiały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Adam Stanecki. Panie przewodniczący, panie prezydencie, mam taką prośbę od prezydenta Kęczewskiego, ponieważ zobowiązałem się, że taką odpowiedź dam na piśmie tym osobom zainteresowanym, które kontaktowały się ze mną. To w związku z powyższym, panie prezydencie, proszę o odpowiedź pisemną również. Dziękuję. Proszę bardzo. Jeszcze bardzo. Odpowiedź dla pana radnego Adama Moskwy. Wydaje się, że pani prezes jest obecna na sali, więc pierwsze sprawdzimy, jeżeli chodzi o ośrodek sportu i rekreacji, funkcjonowanie tych urządzeń, jeżeli będzie możliwość wyciągnięcie do konsekwencji, wyciągnięcie konsekwencji do pana celu tego początku. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Zamykam punkt 26. Przechodzimy do, punktu 27. Siódmego. Wolne wnioski i oświadczenia. Kto z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam punkt 27. Przechodzimy do punktu 28. Sprawy różne. Przed rozpoczęciem sesji Rady Miasta przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta pan Wojciech Przybyszewski prosił mnie o zabranie głosu. Proszę bardzo, panie Wojciechu. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, panie i panowie radni. W ubiegłą sobotę drużyna Młodzieżowej Rady Miasta Skierniewice brała udział w pierwszym turnieju Rad Miast z Województwa Łódzkiego w piłkę siatkową. Zajęliśmy tam trzecie miejsce i od organizatorów dostaliśmy organizatorów z Głowna, Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głowni, Rady Miejskiej w Głowni, brązowe medale. Organizatorzy przekazali również na moje ręce brązowy medal dla pana przewodniczącego Andrzeja Melona, dlatego pozwolę sobie teraz nie widzę. Proszę państwa, mamy jeszcze informację przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach. Proszę bardzo, radnego Jerzego Leksińskiego.
Szanowni Państwo, w dniu 18 kwietnia bieżącego roku Komisja Rewizyjna w składzie Jerzy Oleksiński, Dorota Bogatko, Adam Moskwa, Adam Stanecki, Tadeusz Roszkowski, Paweł Słojewski przeprowadziła kontrolę w zakresie nadzoru i kontroli wykonywania zadań z zakresu konserwacji zieleni w 2015 roku. Protokół z kontroli został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez stronę kontrolującą i jednostkę kontrolowaną. Zespół kontrolny jednogłośnie przy 6 głosach za nie wniósł uwag odnośnie funkcjonowania nadzoru i kontroli wykonywania zadań z zakresu konserwacji zieleni w 2015 roku. W dniu 30 maja bieżącego roku Komisja Rewizyjna w składzie Jerzy Oleksiński, Dorota Bogatko, Tadeusz Roszkowski, Paweł Słojewski przeprowadziła kontrolę w zakresie wykorzystania środków będących w dyspozycji Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok. Protokół z kontroli został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez stronę kontrolującą i jednostkę kontrolowaną. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej zapoznał się z zakresem działania Komisji, z podziałem środków finansowanych wykorzystywanych na działalność Komisji. Radni jednogłośnie przy 4 głosach za złożyli wniosek, aby udzielono odpowiedzi, ile spraw sądowych odbyło się w 2015 roku i na ilu z nich nie był obecny przedstawiciel Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto zespół kontrolny jednogłośnie w 4 głosach za zasugerował zmianę formuły funkcjonowania komisji. Prezydent miasta Skierniewice udzielił odpowiedzi na wnioski komisji pismem z dnia 23 czerwca bieżącego roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w biurze Rady do wglądu znajdują się następujące dokumenty. Zapytanie mieszkańca miasta z dnia 16 maja bieżącego roku w sprawie jawności obrad Rady Miasta. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 24/54/2016 oraz 24/61/2016 Rady Miasta Skierniewice. Wezwanie do zaprzestania naruszenia prawa spowodowanego uchwałą nr 24/62/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku. Pismo zastępcy dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skierniewice. Pismo dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 8 czerwca bieżącego roku w sprawie przyznanych dotacji. Pismo dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 maja bieżącego roku w sprawie udzielonej dotacji. Pismo mieszkańców ulicy Granicznej w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i nawierzchni bitumicznej z dnia 15 kwietnia bieżącego roku oraz odpowiedź prezydenta miasta. Te wszystkie dokumenty znajdują się w biurze Rady. Są do wglądu, jeśli ktoś ma życzenie, serdecznie zapraszam. Proszę teraz, przed zakończeniem sesji, chciałbym, żebyśmy wszyscy powstali. Proszę Państwa, z okazji Dnia Ojca chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego. Obecnym rodzicom, obecnym tatom, no i przyszłym. Tutaj akurat zwracam się do kolegów radnych. Chciałbym, żeby te nasze pociechy przynosiły nam jak najmniej problemów. Wiem, że to jest niezmiernie trudne, ale bycie ojcem jest wspaniałą sprawą. Jeszcze raz kochani, wszystkiego dobrego. Tym samym zamykam, przechodzimy do punktu 29. Zamykam obrady 26 Rady Miasta Skierniewice.